Zakończyła się rozbudowa 10-kilometrowego odcinka prawego wału rzeki Wisły. Inwestycja została uroczyście odebrana w Tarnobrzegu w pobliżu ulicy Wiślnej w obecności władz województwa podkarpackiego, spółki Wody Polskie oraz przedstawicieli okolicznych samorządów. Więcej na temat jej realizacji uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się w Zamku Dzikowskim. To ważne i długo wyczekiwane zadanie, które ze względu na charakterystykę i lokalizację ma znaczenie ponadlokalne, mimo iż sam jego zakres obejmuje obszar zlokalizowany na terenie miasta Tarnobrzega, to obszar jego oddziaływania dotyczy terenu dwóch województw, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W ramach inwestycji podniesiono i wzmocniono wał na długości 10 km na odcinku Skalna Góra Kośmierzów. Rozbudowa polegała na podwyższeniu korony wałów oraz instalacji mobilnych kurtyn przeciwpowodziowych w wyznaczonych miejscach. Zabezpieczenie to ma za zadanie chronić przed powtórną powodzią, jaka dotknęła Tarnobrzeg w 2010 roku. Wały zostały zaprojektowane na wodę Q2010, czyli taką, jaka miała miejsce w 2010 roku, z metrowym przewyższeniem. Pamiętajmy, że jest jeszcze jeden odcinek i dopiero po wykonaniu tego zadania San 3 oraz zadania Wisła 2, ten cały obszar będzie naprawdę bezpieczny. Na razie Tarnobrzeg, Gorzyce, ci, którzy byli najbardziej zagrożeni, mogą się czuć bezpieczniej. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza inwestycja dzięki Państwu, dzięki wykonawcom, dzięki projektantom, dzięki fundatorom, to znaczy mówię tutaj o Banku Światowym, o Europejskim Banku Rozwoju, jak również, proszę Państwa, o budżecie państwa, który był zaangażowany w realizację tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że ten poziom bezpieczeństwa powodziowego będzie wzrastał i możecie liczyć tutaj na nas, że będziemy Wami się opiekować i to bezpieczeństwo przeciwpowodziowe będziemy minimalizować. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaznaczyła, że władze samorządu województwa podkarpackiego i przedstawiciele administracji rządowej czynią wszystko, by poziom tego bezpieczeństwa zwiększać. Kluczową sprawą niezmiennie dla nas pozostaje, patrząc z punktu widzenia całego Podkarpacia, budowa zbiornika Kąty Myscow. Zbiornik retencyjny, który mam nadzieję dzięki zaangażowaniu pracowników Wód Polskich i obecnej tutaj pani dyrektor ma szansę na realizację. W pewnej perspektywie czasowej przyczyni się w równie ważnym zakresie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego naszych mieszkańców. Wiemy, że województwo podkarpackie, które z racji ukształtowania swego terenu ma realne zagrożenie w postaci powodzi, wierzymy, że jesteśmy w stanie podnieść poziom bezpieczeństwa i osiągnąć spokojne, dobre bytowanie dla mieszkańców, ale także dla rozwoju. Dzięki świeżo zakończonej inwestycji Wisła 1, której całkowita wartość wyniosła ponad 32 miliony złotych, poprawie uległo zabezpieczenie przed powodzią około 8 tysięcy osób zamieszkałych w obrębie Dzikowa, Zakrzowa, Sielca i Wielowsi. Mamy satysfakcję, że w ciągu 2 lat to zabezpieczenie tutaj w Tarnobrzegu powstało. Dodatkowo ja również mam satysfakcję i bardzo się cieszę, że po pierwsze wzmocnienie wałów, ale po drugie też troszeczkę została poprawiona infrastruktura właśnie na tych osiedlach, gdzie wcześniej powódź niestety dała po sobie znak. Pojawiły się nowe drogi asfaltowe. Myślę, że również mieszkańcy tam, gdzie mają swoje działki, też i działki budowlane czy działki uprawne, mają również drogi asfaltowe, więc to też na pewno jest dodatkowa korzyść z tej inwestycji. Ja się osobiście bardzo cieszę, bo na pewno miasto Tarnobrzeg jest teraz zabezpieczone. Cieszę się również, że na tym zarówno władze krajowe, jak i samorządy województwa podkarpackiego nie poprzestały, że też w planach są, już trwają rozbudowy zbiorników retencyjnych, bo oczywiście podniesienie wałów to jest jedna rzecz, ale również potrzebne są inne sposoby na obniżenie wysokości wody. To największa inwestycja przeciwpowodziowa w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w tym regionie, w regionie miasta Tarnobrzega, powiatu tarnobrzeskiego. Inwestycja nie do przecenienia ze względu na to, że no jej wymierne wartości są ogromne, bo to przede wszystkim bezpieczeństwo dziesiątków tysięcy ludzi, którzy w tym miejscu mieszkają i do dnia dzisiejszego żyje w nich trauma, którą spowodował rok 2010, 2001. To rzeczywiście zalanie m.in. gminy Gorzyce, części miasta Tarnobrzega, dużej części miasta Tarnobrzega. Mamy nadzieję, że tych wałów nigdy żadne wody nie pokonają.
Podczas oficjalnego odbioru inwestycji odsłonięta została pamiątkowa tablica, która jest wyrazem podsumowania prac wielu osób. Zarówno przedstawicieli państwa polskiego, rządu, pracowników Polskich Wód, jak i lokalnych samorządów. Gościom zaprezentowano także mobilne zabezpieczenie przeciwpowodziowe, jakie w razie zagrożenia ma być rozkładane na odcinku od Skalnej Góry do przeprawy promowej.